posłowie nie otrzymali od rządu informacji, co z tej umowy społecznej, jaki zakres redukcji tego wydobycia będzie następował w roku 2002-2031 i jak na poszczególne lata będzie wyglądała ta dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych. Ja powiem szczerze, jak to zobaczyłem, a dostałem takie informacje z Senatu, żaden poseł wcześniej tego nie otrzymał, to mam kolejne problemy. Na przykład kopalnia węgla kamiennego Piast ma nie zredukować, ale wydobyć więcej o 150 tysięcy ton w porównaniu do roku 2021 w roku 2002 i ma, proszę Państwa, otrzymać dotację w wysokości 450 milionów złotych. No to o jakiej my redukcji mówimy? Z kolei kopalnia, jedna z najlepszych w polskiej grupie górniczej, kopalnia ROW, która wydobywa ponad prawie 9 milionów ton. W roku 2022 ma zredukować swoje wydobycie o 30 tysięcy ton i ma otrzymać dotację 1 546 000 000 złotych. Ja mówię o przyporządkowaniu, bo to nie wiem, czy kopalnia będzie otrzymywać, tylko jest przyporządkowane tej kopalni. Takie są kwoty redukcji, ale również i kwoty środków finansowych. Chciałbym, żebyście Państwo byli świadomi tego, że ten dokument nie jest rzetelnie i dokładnie przygotowany przez posłów. Posłowie go wrzucili. Moim zdaniem zero wiedzy na ten temat redukcji i dokumentów z tym związanych. Pan minister próbuje przygotować jakieś dokumenty, nie do końca uzgodnione. Jak powoływał się na stronę społeczną, to ta strona społeczna dzisiaj tych nawet dokumentów nie ma przed sobą. A my mówimy o pomocy publicznej i tu, proszę Państwa, też zwrócę na to uwagę. Polska Grupa Górnicza w roku 2022 w stosunku do roku 2021 ma zredukować wydobycie na kwotę na 253 tysiące ton. I ma z puli tej redukcji otrzymać dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 5 004 000 000 złotych. Przy takiej redukcji wydobycia wskazanej w tym harmonogramie redukcji. Ja już nie wchodzę w moim zdaniem jakieś wewnętrzne podziały między Tauronem wydobycie czy Węglokowskiem w porównaniu do Polskiej Grupy Górniczej, bo te tabelki w ogóle nie przystają do niczego. Ja rozumiem, że pewne koszty ponosi się wcześniej, żeby można było zredukować, ale rozumiem, że to przede wszystkim dochodzi wtedy, kiedy likwidujemy kopalnie, a takie kopalnie czy zatrzymanie akurat dotyczy kopalni Bolesław Śmiały, której wydobycie zostanie zatrzymane w roku 2029, czy kopalni Sośnica w 2030. To mówię o tych dylematach, którymi rzeczywiście zderzył się Senat w trakcie procedowania nad tym projektem ustawy. Ale głównym, zasadniczym tematem była rzeczywiście ta pomoc publiczna i notyfikacja tego projektu, tej pomocy publicznej przez rząd. Pamiętajmy o tym, że a mieliśmy już do czynienia z czymś takim, że takie gdzieś pojawiały się wnioski, myśmy likwidowali pewne należności do budżetu państwa przez polskie podmioty prawne, później trzeba było to oddawać, no i pojawiały się upadłości, likwidacja firm.